Jurgen Klopp wróci do Borussii Dortmund, media szchuczą o ostatnich doniesieniach. Witam Was, moi drodzy, w nowej serii z kariery w AFC na tym kanale i dzisiaj zaczynamy nową przygodę, jako że wczoraj dość niespodziewanie. Niestety zakończyła nam się seria Manchester United, ponieważ mnie tam po prostu zwolnili. To dzisiaj zapraszam Was za to na początek kolejnej, mam nadzieję, niesamowitej przygody, ponieważ Jurgen Klopp decyduje się na powrót do Borussii Dortmund po to, żeby przynieść znowu chwałę temu klubowi, jak za swojej pierwszej kadencji właśnie w żółto-czarnej drużynie z Zagłębia Rury. To, co jest ważne, tak samo jak w karierze Manchester United, będziemy chcieli w tej naszej nowej karierze również stawiać na elementy realistyczne, dlatego będziemy oczywiście w dalszym ciągu podążali razem z tą koncepcją taktyczną, jak i w ogóle koncepcją budowania tego klubu, jakim jest Borussia Dortmund, czyli przede wszystkim będziemy stawiali na rozwój młodych zawodników, ale niestety, gdy po nich zgłosi się jakiś większy klub, no to będziemy musieli tego zawodnika po prostu oddać, tak jak to było z Haalandem, z Bellinghamem, jak to zapewne będzie z kolejnymi gwiazdami, które uda nam się wykreować. Na razie ten skład wygląda w ten sposób. Czy to jest coś, co mnie satysfakcjonuje? Tak naprawdę nie. No może Kobel wygląda dobrze, ale widzicie, że tutaj naprawdę na większości pozycji jest ciężko. Tak jak przychodziliśmy do United i tam był problem, tak teraz tutaj Jurgen Klopp również ma niesamowite przed sobą zadanie. Jeżeli chodzi o kalendarz, to oczywiście jesteśmy na samym początku naszej przygodzie w Borussii Dortmund. Dzisiejszy odcinek poświęcimy przede wszystkim na transfery, ale również na to, żeby niechcianych zawodników z tego klubu po prostu się pozbyć. No i najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze dzisiaj ten okres przygotowawczy, ale w następnym odcinku jak najbardziej to okienko transferowe będzie trwało, więc piszcie w komentarzach swoje propozycje młodych, perspektywicznych zawodników, którzy jeszcze nie grają w jakichś topowych klubach, których można byłoby jak najbardziej fajnie rozwinąć właśnie w realiach Borussii Dortmund. Wiecie, szukamy takiego drugiego Juda Bellinghama, czy Erlinga Haalanda, czyli piłkarzy, którzy raczej przychodzili, no może poza Haalandem, bez jakiejkolwiek wyrobionej marki w europejskiej piłce, a my tych zawodników będziemy chcieli oczywiście od zera praktycznie w naszym klubie zbudować. Czasem jednak, żeby coś zbudować, najpierw trzeba coś zniszczyć. Przechodzimy w tym momencie do wytypowania zawodników, z którymi będziemy chcieli przed startem tego sezonu się pożegnać. Widzimy tutaj jest na przykład kadrze Borussii Marcel Lotka, czyli młody polski bramkarz, który będzie raczej naszym trzecim wyborem. Oczywiście na bramce bezsprzecznie w pierwszym składzie będzie występował Kobel, a jeżeli chodzi o inne pozycje, to tutaj już tak ciekawie to nie wygląda. Na przykład lewi obrońcy, to są bardzo mierni. Co prawda Ryerson ma dopiero 25 lat, ale Benzebaini 28 i on raczej dużo mocniej nam się nie powinien rozwinąć. No i generalnie fajnie byłoby mieć jeszcze jednego lewego obrońcę jako zaplecze dla tej dwójki. Na środku obrony mamy chociażby Matsa Hummelsa, czyli piłkarz, który totalnie nie wpisuje się w naszą politykę klubową, jeżeli chodzi o rozwijanie tych młodych zawodników, no ale Hummels to jest oczywiście postać, legenda w Dortmundzie. Kibice już zapomnieli o tym epizodzie w Bayernie Monachium i jak najbardziej jest tutaj szanowany, tak samo jak Zyle, który w ogóle myślałem, że jest starszy. On ma dalej 27 lat, więc na tej dwójce będziemy bazować na środek obrony, aczkolwiek myślę, że dobrze byłoby mieć tutaj kogoś perspektywicznego zamiast Hummelsa, bo ten piłkarz raczej, no już po prostu młodszy nie będzie. Tego piłkarza, którego nazwiska przeczytania się nie podejmę, dam od razu do listy wypożyczeń. Schlotterbeck też jest jak najbardziej ciekawą postacią. 23 lata, 83 overalla i trzeba przyznać, że ten zawodnik może się naprawdę bardzo dobrze rozwinąć. Mamy Koulibaly'ego na wypożyczeniu, mamy Meniera i to jest zawodnik, z którym ja na pewno będę chciał się pożegnać, bo ani w tym momencie, ani w perspektywie najbliższych lat on nie będzie nam w stanie nic dobrego zaoferować, podejrzewam. Obawiam się, że niestety podobnie może być z Mariusem Wolfem, ponieważ tutaj mamy 28-letniego zawodnika, któremu za chwilkę się będzie kończył kontrakt. Oj, no musimy tutaj zrobić lekką rewolucję, jeżeli chcemy tą Borussię do czegokolwiek w tym sezonie doprowadzić i na ten moment zostajemy tylko z Morejem, więc jakiś prawy wahadł, bo zaraz wam pokażę taktykę, jak najbardziej nam się przyda. Emre Can na pewno będzie bardzo ważną postacią, zresztą po tym jak się Royce zrzekł opaski kapitana, to właśnie niemiecki były zawodnik Liverpoolu otrzymał tą opaskę. Oskan, no 25 lat, myślę, że jeszcze sezon 2 możemy mu dać. Adeyemi to jest piłkarz, z którym jak najbardziej będziemy wiązali naszą przyszłość. Z Duranvillem tak samo, tylko nad tym piłkarzem cały czas się zastanawiam, czy jego nie lepiej wypożyczyć. Damy go na razie do listy wypożyczeń. Bo jeżeli chodzi o tą lewą stronę boiska, to w tym momencie nawet lepiej wygląda
Bionek Gittens, więc raczej to na nim będziemy opierać naszą ewentualną rotację. W klubie oczywiście znajduje się dalej Marco Reus, czyli absolutna legenda i postać nie do ruszenia z Borussii Dortmund. Jeżeli on będzie chciał kontrakt przedłużyć, to na pewno go przedłużymy. Gorzej, jeżeli się zdecyduje na to, że będzie chciał kończyć karierę. Ja mu jednak z tego klubu obiecuję, nie dam po prostu odejść. Mamy też w teorii dziewiątkę na ten sezon, bo w przyszłym to już tak w wieku 31 lat w Borussii występować to wręcz nie przystoi dla większości zawodników. A mowa tutaj oczywiście o Niklasie Füllkrug. Gorzej, że naszą drugą opcją jest Sebastian Haller, który też najmłodszy nie jest. No oczywiście jest Youssoufa Moukoko, ale temu piłkarzowi podejrzewam, że jeszcze chwilka zajmie na to, żeby na ten najwyższy poziom skoczyć. Dobra, mamy rozeznanie w tej drużynie. Naprawdę nie jest może tragicznie, ale nie jest też wcale dobrze, bo wiele pozycji wymaga wzmocnień, to najlepiej takich perspektywicznych. Dlatego, tak jak to powtarzam od samego początku, piszcie o swoich propozycjach w komentarzach, a propos propozycji, to my już w tym momencie dostajemy oferty wypożyczenia i sprzedaży zawodników. O Wolfa zgłasza się Red Bull Lipsk, za to po Duran Fila zgłasza się VfB Stuttgart. Jeżeli chodzi o belgijskiego młodego pomocnika, to ja niestety tej oferty bezpośrednio nie mogę zaakceptować, ponieważ my tego zawodnika nie chcemy się pozbywać. Ja tylko i wyłącznie chcę go wypożyczyć, najlepiej na jeden sezon, a nie dawać tutaj opcji wykupu drużynie, która się po niego zgłasza. Także jedyna opcja, o jakiej my tu możemy rozmawiać, to jest właśnie wypożyczenie bez opcji wykupu. No i zobaczmy, jak na to odpowie VfL Stuttgart. Zgadzają się, ale chcą wypożyczenie dwuletnie. Powiem wam, że to mi się za bardzo nie podoba, ale okej, zgadzają się również na roczne. I mamy teraz do podziału płacę, która u Duran Villa wynosi masakrycznie mało, 1400 euro tygodniowo. Dobra, ja to przyjmuję. Duran Will będzie wypożyczony w tym sezonie, będzie występował w barwach Stuttgartu. Zatem pierwszy nasz zaplanowany krok został poczyniony. Teraz nadszedł czas na to, żeby przedyskutować temat pewnego Mariusza Wolfa i jego ewentualnego transferu do Red Bulla Lipsk. Jako że to są nasi bezpośredni rywale w walce o mistrzostwo Bundesligi, tak wiem, jest jeszcze Bayern, więc wyzwanie będzie na pewno spore, to również spora musi być kwota, którą oni nam zaproponują. Pamiętajmy jednak, że ten zawodnik ma tylko 12 miesięcy do końca kontraktu. Zaczniemy te negocjacje od 15 milionów, jeżeli chodzi o tą ofertę naszą wyjściową, i zobaczmy, jak przedstawiciele Lipska do tego podejdą. No oni znacznie w dół schodzą z tymi oczekiwaniami. Dobrze, my też to troszkę obniżymy. Zastosuję taktykę handlarzy samochodami. Spotkajmy się na środku. 12,5 miliona euro. Dołączam bak pełen wachy i bierzcie go w cholerę. Oj, jednak ten układ za bardzo się nie spodobał. No dobrze, w sumie mamy tutaj 1 100 000 więcej niż jego wartość rynkowa, a dobrze wiemy, że mu się kończy kontrakt. Okej, ja to akceptuję. I jeżeli Marius Wolf się dogada, to mamy załatwiony drugi transfer w tym odcinku. Jurgen Klopp rozpoczął wielkie czyszczenie szatni, ale my mamy pierwszy raport juniorów i akurat jak w karierze Manchester United to nie było istotne, bo tam polegaliśmy głównie na zawodnikach kupowanych, bo mieliśmy spory budżet. Tak tutaj, przy tej polityce Borussii Dortmund jak najbardziej to się może sprawdzić. I widzę takiego Evana Richardsa. Szkoda, że tak niski overall aktualnie, ale potencjał 71 do 94, Anglik, 16-letni napastnik, i ten zawodnik naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Do tego mamy bramkarza również z wysokim potencjałem. No reszta jest taka powiedzmy w miarę. Jako że ten Kofi, który też wygląda nie najgorzej, ma już 17 lat, to ja go wezmę do drużyny seniorskiej. Nie no, temu panu to akurat podziękujemy. Zastanawiam się jeszcze, co zrobić z tym naszym Egipcjaninem, ale na razie może niech się ci piłkarze po prostu w akademii rozwijają. A jeżeli chodzi o akademię, no to oczywiście, że musimy kultywować tę tradycję Borussii Dortmund, jeżeli chodzi o wynajdowanie i rozwój młodych, perspektywicznych zawodników. Dlatego tutaj Stefana Hoffmana poślemy na 9 miesięcy, dlaczego by nie, na poszukiwania w Niemczech. Do tego pana Hansa Heinricha wyślemy do Anglii, tak żeby tam szukał na przykład nowego Juda Bellinghama, a pan Boban Mirmić może szukać nowych talentów w Japonii. Może jakiś nowy Shinji Kagawa, kto pamięta tego zawodnika jeszcze z czasów Borussii Dortmund, też możecie zostawić o tym komentarz, co to był za piłkarz. Na ten moment ten skład wygląda następująco. Będziemy tutaj używali formacji 3-5-2 z pomocnikiem defensywnym, z ofensywnie nastawionymi wahadłowymi, którzy oczywiście będą musieli również pracować w defensywie, ale będziemy się skupiać tutaj na grze właśnie trójką z tyłu. No a oczywiście, jak mówimy, jeżeli chodzi o koncepcję taktyczną, to skoro tutaj wrócił Jurgen Klopp, to on nie mógł wziąć niczego innego niż oczywiście gegenpressing, który przez samego Jurgena został niesamowicie wypromowany na salony europejskie. Był moment, że połowa drużyn, przynajmniej w Anglii, próbowała grać gegenpressingiem. Jak to wychodziło, bardzo różnie.
różnie. Mam nadzieję, że nam wyjdzie jak najbardziej. No jeżeli chodzi o te personalia, no to tak, mamy bardzo wąski zakres środkowych obrońców, więc jakiś młody, perspektywiczny środkowy obrońca by nam się przydał. Jeżeli chodzi o środek pola, to jest ten Meka, na którego bardzo mocno liczę, ale tak poza tym to też jest lipa. Oskan teoretycznie zamiast Emre Chana jak najbardziej, ale jeszcze jeden jakiś perspektywiczny środkowy pomocnik by się nam przydał. No i w sumie to samo możemy powiedzieć o prawym wahadłowym. No dobrze, chwileczkę sobie posiedziałem nad potencjalnymi wzmocnieniami, które wpisywałoby się nam w politykę naszego klubu i mamy takiego Kone, który jest 22-letnim środkowym pomocnikiem z Francji grającym dla Borussii Mönchengladbach. Myślę, że tego zawodnika raczej nie trzeba wam przedstawiać i myślę, że też dość naturalnym następnym krokiem w jego karierze byłby ewentualny transfer do Borussii Dortmund, także czekamy na jakiś raport tutaj od naszych skautów na temat tego zawodnika. Tak samo udało mi się znaleźć bardzo ciekawego środkowego obrońcę, Ozan Kabak, czyli Turek grający dla TSG Hoffenheim, oraz jeszcze mamy kilku innych ciekawych, na ten moment raczej niezbyt rozwiniętych, ale z pełnym potencjałem, drzemiącym jeszcze w środku tych zawodników piłkarzy, których być może po pierwsze będziemy w stanie ściągnąć, a po drugie będziemy w stanie rozwinąć. Poczekamy sobie na raporty i wtedy podejmiemy pierwsze decyzje, ale pamiętajcie, że jak w przypadku każdej kariery prowadzonej na moim kanale, wasz komentarz, czyli widzów, jest jak najbardziej decydujący, więc piszcie w komentarzach swoje własne propozycje. Otrzymujemy w tym momencie dwie oferty za Thomasa Mueniera i jako, że tutaj będą biły się nam dwa kluby, czyli Benfica i Galatasaray, to my jak najbardziej możemy spróbować na tym zawodniku troszkę zarobić. Najpierw porozmawiajmy sobie... Kuźwa, jestem kretynem, kliknąłem nie ten guzik co trzeba. Dobra, już nie ma dwóch klubów, pogadajmy z Benfiką. Ale jestem skończonym kretynem. Dałem zamiast negocjuj, odrzuć ofertę. Mniejsza o to, widzimy się teraz z przedstawicielami Benfiki właśnie i będziemy zaraz rozmawiać o ewentualnym transferze Thomasa Mueniera. A gdybyśmy tak zaproponowali wam 8,5 miliona, pamiętajmy, to znowu jest zawodnik, któremu tak czy siak kończył się kontrakt, więc raczej oni będą na tyle inteligentni, że nie będą chcieli za dużo za niego wykładać, ale zobaczmy, może na zgodzą się na tą ofertę i te 8,5 bańki zasili nasz budżet transferowy. Nie. Benfica kategorycznie stwierdza, że przesadziliśmy z tą ceną za Mueniera. No zresztą to jest 31-letni zawodnik, może i ja rzeczywiście przesadziłem w tym momencie. No trudno. Mariusz Wolf za to uzgodnił warunki kontraktowe z Red Bullem Lipsk. W tym momencie opuszcza nasz klub. Dziękujemy za wszystko, ale niestety, pan Jurgen Klopp nie widzi cię w swoim składzie na ten sezon. I dostajemy w tym momencie ofertę transferową za Matsa Hummelsa w wysokości 12 milionów euro i to od Bayernu. Bayernie, czy wam się coś pomyliło? Ten zawodnik już u was grał, on nie wraca tam po raz 15 w ciągu swojej kariery, bo mam wrażenie, że Hummels to non stop tylko Bayern, Borussia i tak całe życie. Nie, my tego zawodnika jeszcze przynajmniej na ten sezon będziemy potrzebowali. Ale za to Thomara Mueniera do Girony mogę jak najbardziej sprzedać i wiecie co, ja nie będę nawet tej oferty negocjował. Tutaj przydadzą nam się jakiekolwiek pieniądze, które będziemy mogli z tego zawodnika po prostu wyciągnąć. No i moi drodzy, w tym momencie otrzymaliśmy raporty z tych naszych przeskautowanych zawodników i powiem wam tak, że jeżeli chodzi o te oceny, które oni mają w tym momencie, to na przykład takim Ozanem Kabakiem jestem bardzo mile zaskoczonym i powiem wam, że chyba nawet zaraz będziemy po tego zawodnika uderzać. A co do reszty piłkarzy, tutaj już jest troszkę słabiej. Oczywiście to są bardzo młodzi zawodnicy, 18-19-letni, którzy na pewno się jeszcze będą rozwijać. Więc tak jak mówię, piszcie, kogo z tej trójki byście po prostu tutaj do naszego zespołu przetransferowali, a ja w tym momencie zapraszam was na pierwsze negocjacje transferowe. Możemy ściągnąć Kabaka do Borussii Dortmund. Ważna informacja, którą ja wam tutaj uciąłem: oni mają zapisaną przy tym piłkarzu klauzulę odstępnego w wysokości 15,5 miliona euro, więc na pewno nie będziemy chcieli zapłacić więcej niż właśnie 15,5 miliona. Jego wartość rynkowa w tym momencie wynosi 8 milionów, w związku z czym ja po prostu zaproponuję tą wyjściową, bo tak czy siak nie ma dużej różnicy między klauzulą a jego wartością. No nie jest to tak jak w lidze hiszpańskiej, gdzie taki Gavi ma miliard euro klauzuli odstępnego. I oni się nie zgadzają tak od razu z buta? O co chodzi? Hoffenheim, no dobrze. W takim razie wyłożymy te 15 albo po prostu spotkamy się za 2 tygodnie, ale po co się od razu obrażać? Jak widzicie, znajdujemy się już w kolejnych negocjacjach w tym odcinku. Tym razem tematem naszych rozważań jest Manu Kone. Jako, że Kabaka nie udało się pozyskać za pierwszym razem, to ja chcę ruszyć po tego francuskiego środkowego pomocnika Borussii, bo
wiem, że tutaj na pewno nie zmarnujemy pieniędzy. Zaoferujemy 24, może 5 milionów euro na samym starcie i może akurat Borussia Mönchengladbach się na nas nie obrazi. Na pewno to jest zawodnik, który już w tym momencie może u nas występować w rotacji, a w przyszłości będzie z pewnością bardzo ważną postacią pierwszego składu. No nie wymienię się z wami za Marco Reusa, nie ma takich szans. Co wy w ogóle sobie myślicie? Pewnych świętości się tutaj nie zabiera. Usuwamy zawodnika na wymianę i zaproponujmy 27,5 miliona. Co prawda to jest dość spory element naszego budżetu transferowego, ale Borussia Mönchengladbach tym razem odpowiada twierdząco na naszą ofertę. Także czas przejść do rozmów z naszym zawodnikiem. Manu Kone to również, podejrzewam, będzie piłkarz, który idealnie będzie wpisywał się właśnie w nasz gegenpressing. Jest spory, jest ruchliwy, czyli ma wszystkie te cechy, które są ważne właśnie do tej taktyki. On chce rolę w zespole rotacyjną w tym momencie, ja się jak najbardziej zgadzam. Długość kontraktu wynosząca 4 lata też jest ok. Brak klauzuli odstępnego, na to również jestem w stanie się zgodzić, a teraz czas, drogi Francuzie, porozmawiać o pieniądzach. W Borussii Mönchengladbach 24,5 tysiąca euro. Ja muszę pamiętać po tej karierze Manchester United, że tutaj te warunki płacowe będą na pewno niższe niż w przypadku poprzednio prowadzonej kariery. No dobrze, zaoferujmy może 32 tysiące euro, a dodatkowo może jakieś 400 tysięcy euro bonusu za podpis. Co ty na to, Kone? Myślę, że jak na zawodnika w twoim wieku, który dopiero co trafia do poważniejszego zespołu, powinno to być jak najbardziej satysfakcjonujące. Tak jest. Manu Kone, nowym piłkarzem Borussii Dortmund. Zatem, moi drodzy, mamy pierwszego historycznego, ściągniętego zawodnika i on na ławkę rezerwowych będzie mógł wstąpić zamiast Halera. A propos samego piłkarza Wybrzeża Kości Słoniowej, to widzę, że tutaj troszkę zaczyna brakować dla niego miejsca. On będzie ważny w przypadku rotacji, ale przez to, że chcemy stawiać na tą młodzież, no to nie ukrywam, że pierwszym napastnikiem do wejścia z ławki w tym sezonie będzie Mukoko, na którego bardzo mocno liczę i wierzę w to, że będzie w stanie się niesamowicie rozwinąć. Mamy to, moi drodzy, kolejny sukces w tym odcinku. Pozbywamy się kolejnego niechcianego piłkarza. Thomas Meunier żegna się z Borussią Dortmund i mamy dodatkowe kilka milionów do budżetu na potencjalne transfery. Otrzymujemy również zaproszenie na jakiś turniej przedsezonowy i tak się zastanawiam, gdzie by się tutaj udać. A wiecie co? Pójdziemy za kasą. Po prostu pieniądze jakiekolwiek nam się jak najbardziej przydadzą i nawet te 5 milionów euro to jest znowu dobry dodatek do budżetu. Przed nami, moi drodzy, debiut Jurgena Kloppa w meczu z Tottenhamem, który będzie oczywiście meczem towarzyskim w okresie przygotowawczym. My jednak musimy naprawdę te spotkania w okresie przygotowawczym potraktować poważnie, jako że tutaj dopiero zaczynamy naszą przygodę w nowym klubie. Dlatego również w tym meczu zobaczymy nasz galowy garnitur tylko po to, żebym był w stanie ocenić, jak ci piłkarze na tych pozycjach, w tej taktyce po prostu funkcjonują. Zapraszam was wszystkich teraz na ten debiut Jurgena Kloppa, ponowny na ławce trenerskiej Borussii Dortmund. Czy wielki Jurgen, potężny Jurgen, po niesamowitej przygodzie w Liverpoolu, gdzie tamten klub również z niemałego kryzysu wyciągnął na absolutny szczyt, będzie w stanie to samo zrobić ze swoją byłą drużyną. Rozpoczynamy ten mecz. Jurgen Klopp, jak widzicie, gotowy na ławce trenerskiej i zobaczmy wszyscy razem wspólnie, jak ci zawodnicy będą spisywali się pod nowym szkoleniowcem i też pod nową taktyką. Zastanawiam się, jak my będziemy w stanie grać na tą trójkę defensorów. Już widzę, że Hummels się w tańcu nie pierdzieli. A mam tu na myśli oczywiście fakt, że ci nasi środkowi obrońca, zwłaszcza Hummels, no niestety nie grzeszą szybkością, więc biorąc pod uwagę, że my gramy naprawdę wysoko ustawioną linią defensywy, to może to się skończyć naprawdę tragicznie. Mam jednak nadzieję, że ten mecz da nam jednak dużo dobrych sygnałów, jeżeli chodzi o naszą pracę defensywną. Schlotterbeck perfekcyjnie. Uwaga, Heung-min Son teraz napędza się z tej lewej strony, chce do niego doskoczyć Schlotterbeck, ale niestety zostawił mu dużo miejsca, jest Richarlison, jest Sar, dogranie jeszcze, ale Hummels fenomenalnie czyści. Emre Can doskonale, dogranie do Klirga, ten do Sabicera i mamy 1-0. I ta akcja naprawdę, powiem wam, że mogła się podobać. Sabicer, co do którego mam jeszcze wątpliwości, czy go sprzedać, czy zostawić, naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Wykończył to niczym rasowy napastnik. Przede wszystkim znalazł się w polu karnym. No i sama świadomość, tempo rozegrania tej akcji, to jak to wszystko przejął niżej Emre Can, no zasługuje na pochwały. O, i teraz będzie groźnie. Stało się to, czego się obawiałem. Heung-min Son sam na sam koniec
Kobel! Co za interwencja, ale widzieliście właśnie, to jest ten problem, że przy tak wysoko grającej linii defensywnej posiadanie Hummelsa w obronie wcale nie pomaga. Oczywiście on w kontakcie bezpośrednim z napastnikiem będzie fenomenalnym defensorem, ale gdy trzeba będzie gonić, no to będziemy mieli sytuację takie jak w tym przypadku. I tym akcentem kończy nam się pierwsza połowa, po której mogę być naprawdę zadowolony. Ta jedna sytuacja Hyunminsona to była tak naprawdę jedyna okazja Ottenhamu stworzona w tym meczu, więc naprawdę wygląda to dobrze. W drugiej połowie damy również zadebiutować Kone. Dlaczego za Sabicera, skoro sam Sabicer strzelił bramkę? No a dlatego, że właśnie to na tą pozycję bardziej widzę tego zawodnika niż na pozycję Branta, bo po lewej stronie ten środkowy pomocnik ma być takim bardziej box to boxem, a jednak Brandt to bardziej ofensywny, kreujący pomocnik, który raczej do defensywy ma się nie wracać. W sumie to tutaj zrobimy tyle zmian, ile tylko będziemy mogli, tak żeby zobaczyć jak największą liczbę zawodników i takim składem wyjdziemy na drugą część tego towarzyskiego spotkania. Doskonałe dogranie do Gittensa. Jak ten młody angielski zawodnik się zachowa? Dobrze znajduje Malena i to jest gol! Daniel Malen. Cały ten mecz był totalnie niewidoczny, ale wystarczyła jedna akcja do tego, żeby ten zawodnik strzelił bramkę. No tutaj ewidentnie bramkarz drużyny przeciwnej, Vicario, mógł się zachować 100 razy lepiej przy tym strzale, ale mnie oczywiście strzelona bramka cieszy, nie będę tutaj dyskutował. Jest teraz Julian Brandt, no on ma być tą wiodącą postacią, jeżeli chodzi o kreowanie akcji w naszym zespole. Co to jest za akcja? Ta Borussia to jest przecież samograj. Co zrobił teraz Mukoko do pary z Julianem Brandtem? No akcja marzeń. Tu jeszcze zgarnia piłkę na przedpolu Malen. Będzie szukał dogrania do Mukoko i młody Niemiec podwyższa na 4-0. Zabawa. Ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie mecz towarzyski, ale patrząc na dyspozycję poszczególnych zawodników, to w ofensywie przynajmniej no nie musimy za dużo szukać. A z drugiej strony w defensywie do czego mam się przypierdzielać, skoro mamy czyste konto w tym meczu póki co. I sędzia kończy nam ten towarzyski mecz, w którym to Jurgen Klopp zadebiutował ponownie na ławce trenerskiej Borussii. Czy można wymarzyć sobie lepszy debiut dla trenera wracającego do klubu po latach niż zwycięstwo i to 4-0 z Tottenhamem? Wiem, to tylko spotkanie towarzyskie, ale naprawdę ten wynik napawa optymizmem. Liverpool chce kupić Emre Chana, a w zamian oferują nam Thiago, ale w sumie jak tak sobie teraz pomyślę, to czy taki Thiago nadawałby się do naszego zespołu? Emre Can jest kapitanem. Nie, ja nie mogę rozwalić tego słupa Borussii Dortmund i dostać w zamian Thiago, który do naszej koncepcji taktycznej się nie nada, bo ten piłkarz nie biega, tak samo jak w Liverpoolu nie okazał się perfekcyjnym pomocnikiem, tak samo u nas, no nie ma szans. Za to Bournemouth chce wypożyczyć Mukoko. Nie, ja się na to nie zgodzę, bo to jest piłkarz, który u nas w tym sezonie jak najbardziej będzie grał. Może nie w pierwszym składzie, ale będzie na pewno łapał swoje minuty. Powiem wam tak, pozostałe mecze towarzyskie raczej nie będą mnie już jakoś bardzo mocno interesowały. Widziałem to, co chciałem zobaczyć w tym pierwszym spotkaniu. Dlatego też tym jakże rezerwowym składem wychodzimy na spotkanie z Interem, które pozwolę sobie przesymulować na szybko. No i zobaczmy, przegrywamy 4-2. Okej, ale Haller strzela dwie bramki Interowi Mediolan i pokazuje, że my chyba tego zawodnika troszkę za wcześnie tutaj przekreśliliśmy. O cholera jasna, co nam się w tym momencie trafiło, zobaczcie. Bayer Leverkusen składa nam ofertę za Hallera, który już nie jest najmłodszym napastnikiem, ale w rozrachunku tak naprawdę dostaniemy tylko Adama Chlouszka, bo te 350 tysięcy euro to wy wiecie, gdzie sobie można wsadzić. Ale powiem wam, że ja nawet nie wiem, czy będę chciał tutaj jakoś bardzo negocjować. Otrzymujemy zawodnika 21-letniego, jego wartość wynosi 24 miliony euro. No dobra, może spróbujmy tutaj troszkę podbić tą kwotę, bo Chlouszka ja jak najbardziej będę chciał, bo to jest jeden z najbardziej perspektywicznych czeskich zawodników dostępnych na rynku, a wiecie jak jest aktualnie w świecie futbolu, jeżeli chodzi o poszukiwanie młodych napastników. Jest to po prostu ciężkie. Dlatego ja zaoferuję nieco inne warunki, ale też nie jakieś tragiczne. 1,5 miliona euro, a do tego Adam Chlouszek, który jest wart 24 właśnie miliony. Zobaczmy, czy oni się na to zgodzą. Jeżeli tak, to będzie jeden z najlepszych, totalnie randomowych ruchów transferowych, jakie nam się udało zrobić w tym odcinku. No to czas teraz przejść do negocjacji kontraktowych już z Czechem, z samym Adamem Chlouszkiem. Rotacyjny, jak najbardziej mi to pasuje, ale pamiętajmy, że ten zawodnik ma dopiero 21 lata, tak czy siak już ma 77 punktów overalla. Długość kontraktu, zaoferujmy 4-letni, 5-letni kontrakt, co zgódź się. Adam Chlouszek jak najbardziej się na to zgadza, dobrze, i klauzuli oczywiście nie będzie. Hej, to jest naprawdę niesamowity deal,
zobaczcie sami na tą płacę. Gość zarabiał 38,5 tysiąca euro tygodniowo, od nas chce 31. Jeżeli tylko Haller dogada się z Bayerem Leverkusen w sprawach kontraktu, to Chlożek zostanie naszym nowym zawodnikiem. Zanim jednak dostaniemy informację zwrotną od jeszcze naszego piłkarza, czyli oczywiście od Hallera, to czeka nas spotkanie towarzyskie, ostatnie już w tym okresie przygotowawczym z Newcastle, na które wychodzimy w takim zestawieniu. Zobaczmy, czy nasza defensywa skorzysta z tej pomocy Francuza. No niestety nie skorzystała. Malen z bramką, a Almiron i Gordon odpowiadają i przegrywamy z Newcastle 2-1, a to jest o tyle ważny mecz, że my z nimi przecież będziemy grali w grupie Ligi Mistrzów. Moi drodzy, mamy to, Adam Chlążek wylądował w Dortmundzie, co oznacza, że Haller zgodził się na transfer. Z naszej perspektywy jest to ruch genialny, bo dostajemy wcale nie aż tak dużo słabszego napastnika, ale o 10 lat prawie młodszego, który będzie mógł stanowić o sile Borussii Dortmund przez wiele, wiele lat. Jak uda nam się go wypromować, to możemy go sprzedać za naprawdę potężną sumę. Zobaczmy, co na temat tego transferu powie nam agent. Agent jest rozczarowany, ja jestem jak najbardziej zadowolony, cholera. Aj, z tymi agentami. Do rozpoczęcia ligi zostały niespełna 3 tygodnie. W tym czasie mamy jeszcze okazję do tego, żeby ten zespół wzmocnić. Przypominam, żebyście pisali swoich proponowanych, co bardzo ważne, perspektywicznych zawodników, których powinienem do Borussii Dortmund ściągnąć. A jeżeli interesuje was, jak dalej potoczy się kariera Jurgena Kloppa w Borussii Dortmund oraz ten odcinek wam się podobał, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod kanałem. A my widzimy się w poniedziałek już w kolejnym odcinku, gdzie rozpoczniemy pierwszy sezon Bundesligi w tej karierze.